dobry wszystkim. Witam serdecznie z Domu Kultury Ariadna. Kolejny odcinek z naszego cyklu Folk Moda będzie o następnych strojach ludowych związanych z województwem łódzkim. W poprzednich odcinkach opowiadaliśmy sobie o strojach z regionu łowickiego. Dzisiaj skupimy się na regionie opoczyńskim. Chciałabym na początku opowiedzieć pokrótce, czym charakteryzują się stroje z regionu opoczyńskiego. Jak możemy zobaczyć, różnią się zdecydowanie od stroju łowickiego. W ogóle stroje ludowe przechodziły dość duże transformacje przez ostatnie dwie wieki. To samo widać także w stroju opoczyńskim. Te transformacje najbardziej widoczne są w kolorystyce stroju, a widoczne są także w technikach tkackich, a także w haftach, które były stosowane do upiększania właśnie strojów ludowych. Przede wszystkim wełniane pasiaki zmieniały swoją kolorystykę. Początkowo dominowały kolory czerni, bieli, czerwieni, później wchodziła tonacja pomarańczowa, a dopiero na początku XX wieku pojawiła się kolorystyka, którą dzisiaj znamy ze strojów ludowych, chociażby używanych przez nasz zespół Pieśni i Tańca Anielana imienia Leszka Włoszczyńskiego. Pojawiły się takie kolory jak niebieski, jak zielony, czy nawet różowy, który właśnie jest widoczny chociażby na mojej zapasce. Mam nadzieję, że Tomek tutaj zrobi zbliżenie. Mamy przepiękne kolory różu, kolor wiśniowy, sporo koloru czarnego, natomiast cały ten pasiak jest już troszeczkę innej tonacji. Także stroje ludowe ewoluowały, one się zmieniały, tak jak dzisiejsza moda, one także przechodziły swoją transformację. Może nie tak szybko jak obecna moda, bo dzisiaj przecież co sezon mamy zupełnie inne trendy, ale stopniowe transformacje także następowały. Zmiany były także w haftach, które były stosowane. W stroju opoczyńskim przede wszystkim dominował haft krzyżykowy, dopiero później pojawił się haft płaski, który tutaj możemy zobaczyć chociażby na ramionach damskiej bluzki. O, dokładnie, mamy zbliżenie. Co kobiety przede wszystkim haftowały? Najczęściej w stroju opoczyńskim dominowały hafty, które miały geometryczne formy. Nawet jeżeli to były jakieś motywy roślinne, one także miały bardzo zgeometryzowane kształty. Hafty oczywiście pojawiały się na kołnierzykach, na przodzie koszuli, a także na mankietach. Jak możemy zobaczyć, kolorystyka stroju opoczyńskiego różni się od kolorystyki stroju łowickiego. Strój łowicki, tak jak mówiłam, był chyba najbardziej strojnym strojem, jeżeli chodzi o ubiory ludowe i też najbardziej rozpoznawalnym, jeżeli chodzi ogólnie o Polskę. Strój opoczyński oczywiście także jest bardzo piękny, także jest barwny, ale ta kolorystyka jest już troszeczkę bardziej zdominowana. W kolejnych odcinkach chciałabym dokładnie opowiedzieć o stroju męskim i o stroju damskim. Także na razie się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.